Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie na kanale Aniusia Anna. Dziś witam Was z mruczusiem, który przyszedł do mnie się przywitać chyba, wygłaskać troszeczkę. Coś taki dzień ma dzisiaj na głaskanie. Dziś mamy pierwszy dzień lutego i dziś mamy wolne. To znaczy ja mam wolne, a Filipkowi, tak jak mówiłam, też robię wolne wtedy, kiedy ja mam wolne. Ponieważ, no nie wiem, jakoś tak, może troszeczkę z lenistwa, może też, a może dlatego, żeby ewentualnie uniknąć jakiejś kwarantanny. Mruczuś już się ułożył na swoim miejscu. Już się położył, już połaził, już się pokiział. A ja co? Ja jeszcze mam mokre włosy, bo niedawno dopiero byłam się kąpciać. Troszeczkę tam włosy sobie ogarnęłam, odżywkę narzuciłam i tak sobie suszą się same dzisiaj. Bez suszarki, bez prostownicy, bez niczego, więc moje włosy dzisiaj wyglądają jak wyglądają. Trudno, potem i tak jak będziemy wychodzić, to ubiorę czapkę, więc nie będę się musiała chyba aż tak przejmować włosami. No, a dziś mam wolne, ponieważ to była moja prośba grafikowa na miesiąc luty, ponieważ dziś idę z Filipkiem na szczepienie. Nie covidowe, przynajmniej póki co. Dziś idziemy na szczepienie te takie jakby kalendarzowe dziecka 5-6-letniego, więc na 16:15 jesteśmy już zapisani. Dzisiaj pani z przychodni dzwoniła, żeby się zapytać, no czy będziemy, czy wszystko w porządku, że mogłoby nas nie być. Co prawda Filipek ma troszeczkę kataru i powiedziałam właśnie pani, chyba pani doktor, czy kto to tam dzwonił, powiedziałam, że ma lekki katar i co jakiś czas sobie tam lekko kaszelnie, ale nie na tyle, żeby to było jakieś takie, że coś mu się dzieje. Mówi, że z gorszym kaszlem kiedyś był w przychodni i pani doktor jak go słuchała, to nic mu nie było. Tak więc pani doktor, pani tutaj, która dzwoniła z przychodni, powiedziała, że nie ma żadnych przeciwwskazań w takim razie, więc zapraszam na tą 16:15, tak więc będziemy szli. Jako, że mamy już godzinę 12:30, ja dopiero się ogarnęłam, coś tam z Filipkiem porobiliśmy ćwiczenia dzisiaj, że to nie jest tak, że tylko coś tam siedzimy, bawimy się, ale też troszeczkę ćwiczeń porobiliśmy z książeczek. Tak więc troszeczkę poćwiczyliśmy, teraz ja się ogarnęłam Filipkowi, faktycznie włączyłam teraz bajki w nagrodę za to, że faktycznie dzielnie robi tam ślaczki, nie ślaczki, rysuneczki, kalkował i tak dalej, więc fajne zajęcia też porobiliśmy. Ja za chwileczkę wezmę się, chyba troszeczkę odkurzę w mieszkaniu, bo i tych moich kłaków wszędzie pełno i mruczka sierści. No i też kilka dni już nie odkurzałam, więc przelecę odkurzaczem. Myślę, że rachu ciachu to pójdzie. Zobaczymy, może jeszcze machnę podłogi i kurzę. Zobaczymy, jak mi pójdzie. Oczywiście jak to wolne, machnęłam też już w kawałek prania, więc tam jeszcze pewnie z 40 minut będzie się tam mielić pranie, więc akurat zdążę sobie posprzątać troszeczkę. A potem weźmiemy się za jakiś szybki obiadek i wybierzemy się do lekarza, więc mam nadzieję, że pogoda nam też dopisze, bo dziś jest troszeczkę deszczu ze śniegiem, z przewagą deszczu, a dodatkowo jest bardzo zachmurzony dzisiaj, jest bardzo nieprzyjemnie na dworze. Zimno? Nie jest zimno, bo jest jeden stopień, więc jest tak całkiem przyzwoicie, sympatycznie. No w porównaniu do tych wichur, które były na dniach kilka dni temu przez weekend, no to faktycznie teraz jest pikuś, tam praktycznie można powiedzieć, że w ogóle nie wieje. Dopijam kawę, dziś moja pierwsza kawusia, pierwsza dopiero kawa. Ja nie wiem, kiedy ona wystygła, ale już zdążyła wystygnąć. Moja pierwsza kawa dzisiaj, więc przypuszczalnie rzecz biorąc, zanim pójdę z Filipciem do lekarza, to jeszcze jedną sobie wypiję. Tak więc tak. W ogóle teraz chyba pierwszy raz na filmiku mniej więcej, przynajmniej widać, jak mam obcięte te włosy i czekajcie, bo oczywiście dzisiaj z rąsi też do Was gadam. I powiem tak. O ile nie mam wyprostowane, o ile mam wyprostowane prostownicą, bądź wysuszone tak, że one są w miarę proste, to muszę przyznać, że nawet mi się podobają te włosy. Ale jeżeli mam tak jak teraz, że takie jak sobie są, tak sobie wyschły, tak sobie są, to mi się to nie podoba. Nie podoba mi się, ponieważ one mi się tutaj wywijają, o widzicie, w każdą stronę. No wygląda to dość naturalnie, że tak powiem, ale troszeczkę mnie to chyba denerwuje. Nie wiem, jakoś, bo sama nie wiem, co ja chcę od tych włosów. Ale zauważyłam, że odkąd mam te włosy tak związane, tak ścięte, to częściej je prostuję prostownicą, właśnie żeby jakoś to fajniej wyglądało, więc nie ma tego złego. Oczywiście okulary noszę bez zmian, tylko że teraz wyskoczyłam bez okularków, ponieważ świeżo po kąpieli nałożyłam kawałek maseczki na buzię, więc jeszcze nie dałam okularków, bo by mi noski zjeżdżały. No, tak więc kochani, dziś mamy taki o, zarys dnia, powiedzmy, już taki troszeczkę zrobiliśmy. Ja w międzyczasie sprzątając
Może już zacznę szykować obiadek, może rozmrożę już jakieś mięsko, coś tam porobimy. No a potem do Was przyjdę na pewno. O, może jak będziemy szli do przychodni, zobaczymy też jaka będzie pogoda. Bo jeżeli będzie tak jak teraz, bez, teraz akurat chyba nie pada, troszeczkę sypie tylko, to mogę się do Was odezwać. No ale jak zacznie padać deszcz, to tak nie bardzo z telefonem, więc zobaczymy. A jeszcze dzisiaj miałam taki może nie bojowy dzień, ale bojowe zadanie, ale może bardziej na zasadzie takiej, że miałam misję do wypełnienia, ponieważ dzisiaj Mruczysław, ta on właśnie, ten tutaj, gościu, który sobie śpi, musiał dostać tabletkę na odrobaczanie. No i dałam mu tutaj jego karmy regularnej, no to oczywiście jakby wyczuł, że coś tam jest nie tak. Tak więc za radą koleżanki zrobiłam tak, że wzięłam kawałek takiej, ale takiego paszteciku i tą tabletkę wplotłam jakby w ten pasztecik i nie wiem, czy już to zjadł. To jest na tej zasadzie, że dałam to w ten pasztecik, ale nie wiem, w którym miejscu i nie wiem, czy on już to zjadł. Więc mam nadzieję, że jak wszystko z tej miski zniknie, to że będzie to oznaczało, że już zjadł. Więc zobaczymy. Ogólnie dobrze zniósł, że tak powiem, szczepienie. Nic mu się na szczęście nie działo, więc chyba to jest wszystko w porządku. Zobaczymy, jak Filipuś po szczepieniu. Mam nadzieję, że też będzie ok. I szczerze, matka Polka, muszę sprawdzić w ogóle, na jakie dokładnie szczepienie teraz Filip idzie, bo przyznaję, że nie sprawdziłam. O, i póki pamiętam, książeczkę muszę wyciągnąć. Wiecie co, póki pamiętam, to ja to od razu zrobię. Póki pamiętam, wezmę od razu książeczkę zdrowia Filipka, wyciągnę. Oczywiście najpierw będę musiała ją zlokalizować, nie? No bo to tak to jest. Ale jako, że w miarę mamy porządek w Filipa dokumentach, to myślę, że już zna... O! Ona sama wylatuje. Nie wiem, jak ja to zrobię. Mam za mało rąk poniekąd. Teraz może być zaraz rozpierducha. Trzymajcie kciuki. Tak więc trzymajcie kciuki. Ale ja to muszę wziąć. Nieważne jak, ale muszę wziąć. I wezmę. Ha! Nie patrzcie na bałagan z tyłu, bo ja dzisiaj nic nie sprzątałam. A żeby było śmieszniej, to jeszcze dzisiaj byłam troszeczkę w pracy, ponieważ musiałam pozatwierdzać czas pracy po miesiącu styczniu, więc już mamy. I książeczkę zdrowia Filipcia też już mam. Mam jeszcze to taką maleńką, fajną. Czekajcie, bo tak usiadłam, że teraz słoneczko nie dociera. O, słoneczko, żeby tam jeszcze słoneczko było. No, tak więc sprawdzę sobie chyba dokładnie, jakie to tam szczepienia dokładnie dzisiaj. Czy jedno, czy więcej, czy jak, bo szczerze powiem, nie wiem. Więc zobaczymy, co to nas tutaj dzisiaj czeka. Może jakieś bilansy zrobimy? O, bo tutaj jest w ogóle w tej książeczce zdrowia, jest dużo rzeczy. Wizyta profilaktyczna najprawdopodobniej to będzie. Ale bo, nie wiem, tak chyba z rok temu, możliwe, że to było z rok temu, dzwoniłam do przychodni, żeby zapytać, czy ja się muszę udać do przychodni, żeby zrobić badania, jak to się nazywa, patrzcie, nie pamiętam. Wizyta profilaktyczna, nie. Jak to się nazywało? Stan, dodatkowa informacja, noworodek, no to już dawno temu nie. Profilaktyczne, tutaj to tak nazywają w książeczce, ale jest coś takiego jak, patrzcie, nie przypomnę sobie oczywiście, jak potrzeba, to sobie nie przypomnę. Bilans. Bilanse, 2-3-4-latka. No i nie wiem, czy to tam do 5 roku życia aż jest, no ale właśnie zapytałam, czy muszę przychodzić na taki bilans. Wtedy już 4-latka Filipka. To mi pani w przychodni powiedziała, czy coś się dzieje niepokojącego. No to ja powiedziałam oczywiście, że nic się nie dzieje. Jedynie co tam ma jakiś katar. No ale to w okresie jesienno-zimowo-wiosennym to jest raczej niczym nienaturalnym. No i pani powiedziała, że jeżeli nic się nie dzieje, nie ma pani żadnych podstaw do obaw, nie wiem, jeżeli chodzi o postawę dziecka, o takie rzeczy, to nie przychodzić, tym bardziej, że panuje COVID. No i tak też tego posłuchałam. No ale jako, że teraz jest chyba, już wypada faktycznie to szczepienie 5-latka, no to już stwierdziłam, że trzeba byłoby pójść. Od razu pani doktor zrobi mi przegląd dziecka, zobaczymy, czy wszystko jest w porządku, mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No się rozgadałam na ten temat, patrzcie, nie miałam dużo do gadania, a łącznie z szukaniem książeczki,
To zajęło to już mi prawie 10 minut, patrzcie. Dobra, żeby nie było później tego vloga za długo, za dużo, to śmigam, troszkę posprzątam. No oczywiście dopiję najpierw kawę. Szybko posprzątam, jeszcze suszarkę muszę ściągnąć z poprzednim praniem, aby móc założyć nowe pranie, tak więc do zobaczenia potem. Jesteśmy, kochani, już jesteśmy po wizycie w przychodni. Jesteśmy już po wizycie w przychodni, no nie wiem, już może z 20 minut jesteśmy już w domu. Jak to się mówi, rozpłaszczyliśmy się, umyliśmy ręce i cóż mam rzec. Ogólnie nie został Filip zaszczepiony. Dowiedziałam się tylko, że czekają go dwie szczepionki, bo tam jakaś chyba odra czy coś tam jest przeniesione z 10 roku życia na właśnie 5-6, przepraszam. Natomiast no ta druga idzie planowo, szczepionka, ale i potem następna szczepionka dopiero jak będzie miał 14 lat, więc jeszcze kawał czasu. Ale dzisiaj Filipka niestety nie zaszczepili z tego powodu, że wyszło, że tak powiem, że Filipek był, że w domu był COVID. Może nie był on chory, że w domu był COVID, że w ogóle, że jakby był narażony na zakażenie i tak dalej, że jest ryzyko, że on może jest nosicielem jakby bezobjawowym, tak? I mimo, że powiedziałam, że test miał robiony 21 stycznia, oczywiście wyszedł negatywny, no to pani powiedziała, że no niestety nie, że mają taką procedurę, w sensie nie taką procedurę ma przychodnia, tyle co ta pani doktor, do której trafiliśmy. Poniekąd rozumiem, aczkolwiek z drugiej strony szkoda, że nikt też nie zahaczył o temat COVID-u podczas rejestracji Filipa i nie musiałabym z tego tytułu dzisiaj sobie brać, znaczy dzisiaj akurat nie miałam wolnego może, ale miałam prośbę grafikową do tego na dzisiejszy dzień, no ale przynajmniej nie lecielibyśmy, że tak powiem, na łeb na szyję tak naprawdę na tą 16:15. No, no nie wiem, no suma summarum nie zostaliśmy poinformowani, że ma to jakikolwiek wpływ. No szczerze, ja nawet nie pomyślałam, że to może mieć jakiś wpływ. I pani doktor też jeszcze dzisiaj powiedziała, że ogólnie go tak przebadali, ale powiedziała, że jeżeli będziemy chcieli Filipka szczepić przeciwko przeciwko koronawirusowi, to odczekać od tego szczepienia takiego standardowego, odczekać około miesiąca mniej więcej. Więc wyjdzie na to, że mniej więcej wszyscy będziemy się szczepili, my z Krzyśkiem trzecią dawką, a Filipka tą pierwszą dawką, to gdzieś tak wszystko w jednym terminie mniej więcej będzie. Oczywiście nie tego samego dnia, bo nie wiadomo jak będziemy się czuli, a dzieckiem trzeba się zająć. Tak zagląda mi tutaj ciekawski Zouzik, dostał lizaka i mam nadzieję, że grzecznie posiedzi w pokoju. Posiedzisz w pokoju grzecznie? Tak. No to super, to śmigaj do pokoju. Zaraz przyjdę do Ciebie, włączymy jakąś baję. Podsłuchuję. No, tak więc kochani, że tak, taką ciekawostkę Wam powiem, moja woda, cały czas piję dalej wodę, mam już czwartą butelkę dzisiaj za sobą, czyli 1600, ponieważ ta mililitrów, ponieważ ta butelka ma po 400 ml tak odmierzone, ta fikowa ma 600 ml, więc troszeczkę więcej jest w tamtej, ale tą jestem w stanie wypić na raz, w sensie tam, no nie, że tak jednym duszkiem, że tak powiem, ale tak na raz jestem w stanie wypić, bo zauważyłam, że dawkuję sobie tak jakby tą wodę tak, że minimum wypijam po 300 ml wody na raz, więc to jest sporo i ponad, sprawdziłam wczoraj na aplikacji, żeby dziewczyną w pracy się pochwalić, ile to już tak piję tą wodę, to tam już było ładnych kilka dni tak naprawdę za mną, więc ja się czuję lepiej, naprawdę się czuję lepiej przez to, że tą wodę pijemy. Krzysiek też sobie próbuje troszeczkę ją tam pilnować, więc jest troszeczkę inaczej. Suma summarum, dzień dziś był bardzo leniwy. Jedyne co dzisiaj zrobiłam, to co ja dzisiaj Filip robiłam? Odkurzałam, troszeczkę kurze powycierałam i to by było tyle. A, pranie zrobiłam. Pranie jedno zrobiłam i poskładałam poprzednie pranie, tak więc Filip dostał ten kosz. Tak więc czyste lenistwo dziś, no ale dobra. Jutro, pojutrze i w piątek idę do pracy, więc wtedy nadrobiam, więcej zajęć będę miała. Na szczęście piątek, mam tylko pół dnia pracy, aczkolwiek na popołudnie, więc no cóż, tu trudno. Więc może w piątek rano się do Was odezwę, a bo w piątek Filipek idzie do przedszkola normalnie, jutro i pojutrze też, a w piątek rano mam na 13, to może jak Filipka zaprowadzę, to zrobię sobie pazury.
bo już zaczyna mnie tutaj schodzić troszeczkę, tak już go tak drapie, bo już mnie zahacza. Wyglądają już tak mało przyjemnie, mało rewelacyjnie. No i przydałoby się coś zmienić. Jeszcze nie wiem, jakie zrobimy. Myślę o czarnych już jakiś czas. Myślę o jakichś czarnych, ale no może tak troszeczkę za ciemne będzie i może jeszcze zrobimy... Myślę jeszcze o różowych, myślę o czerwonych, myślę o czarnych. Sama jeszcze nie wiem, co chcę. Standardowo. Zielony. Filip mi podpowiada, żeby zielony zrobić. No zielony myślę, że nie. Zielony to tak bardziej trochę zostawimy na święta Bożego Narodzenia. Dobra, Filip? A śmigasz już do pokoju? Szkoda. Jak zwykle Filip oczywiście mnie nie słucha, więc... Dzisiaj ma taki dzień niesłuchania mamy. Ale jak tata przyjdzie, to myślę, że się to troszeczkę zmieni, że zacznie słuchać, więc zobaczymy, bo tata ma chyba większy dar przekonywania co do niego. Więc zobaczymy. Okej, kochani, jest 17 z hakiem, więc tak naprawdę no nic więcej tak dzisiaj Wam nie mam do powiedzenia niestety. W piątek pewnie pochwalę się pazurami. Zobaczę, czy zrobię vloga, czy zrobię w ogóle filmik zrobienia pazurów. Zobaczę. Zobaczę, jak tam wyjdzie mi z czasem. Jeżeli wrócę od Filipka z przedszkola, Filipka zaprowadzam na 8.10.15, 8.30 coś będę w domu pewnie. Przepraszam. Przerwał mi telefonik z pracy, żeby tam przekazać parę tam rzeczy, co tam jutro mamy zrobić. Tak więc jestem, już wracam, ale no w sumie i tak już będę kończyć, więc suma summarum nie będę przedłużała. I kochani, myślę, że zobaczymy się na pewno w piątek. Jak będę robiła pazury, to pewnie coś tam do Was wrzucę. Weekend mam prawdopodobnie wolny. Zobaczymy, co będziemy robić, bo Krzysiek z tego, co kojarzę, w weekend po południu, wieczorem musi pójść do pracy w sobotę. Chyba, że coś się zmieni nagle, ale musi iść do pracy, więc będę miała kawałek wieczora. Może wtedy coś do Was pogadam. Zobaczymy, jak nam się dzień ułoży. Czy pojedziemy do mojej mamy, czy pojedziemy gdzieś może, czy Krzysiek będzie wolał się na przykład kimnąć po południu, żeby do tej pracy pójść na nockę. Więc zobaczymy, no i też zobaczymy, jak będzie wyglądała nasza niedziela, czy bardziej będziemy odpoczywać, czy coś wymyślimy. A właśnie, jeszcze się Wam chciałam pochwalić, w sumie pochwalę się dopiero jak to przyjdzie, ale jak wszyscy wiedzą, była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy ostatnio, na dniach, tam w niedzielę był 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z tytułu pogody i chyba znowu wszędobelskiego lenistwa, nie pojechaliśmy, byliśmy tylko u babci Krzyśka tak naprawdę na obiedzie i tam na odwiedzinach, w odwiedzinach. I nie pojechaliśmy na żadne światełko ani z tych rzeczy. No tak jak sami wiecie, pogoda nie sprzyjała, było bardzo brzydko, deszczowo, wiecznie i w ogóle straszna wichura była przecież nad Polską. Tak więc wiało. Ale żeby zasilić, że tak powiem, konto w OŚPA, zamówiliśmy sobie z Krzyśkiem taką fajną podusię. Tak jak mówię, jak przyjdzie, to na pewno Wam pokażę. Fajną podusię taką właśnie z napisem tam 30. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Gdzieś tam jest takie jakby nadrukowane jakby takie oko, a z drugiej strony jest w ogóle napisane Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. I zamówiliśmy również, jak to się nazywało, takie breloczki od Blaski, serduszka oczywiście. I one mają taką zapinkę, przypinkę. W sumie, że będzie można to powiesić, no nie wiem, na przykład na plecak, na torebkę, czy na coś. I to będzie takie i odblask, i no i w sumie taki w sumie symbol tak naprawdę tego 30 już w OŚPA. I przez to już, który numer w OŚPA jest, to człowiek sobie zdaje sprawę, jak już jest stary. Naprawdę, człowiek jest już tak stary, że to aż niemożliwe. Dobra, kończę, bo już Filip zaczyna mi tutaj pajacować troszeczkę. Miał być grzeczny, oczywiście nie dotrzymuje słowa, więc chyba będę musiała z nim troszeczkę inaczej porozmawiać. Tu oczywiście jeszcze internety włączone. Dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie, bądźcie zdrowi i do następnego.